spotykamy się po premierze Skazanej, która osiągnęła duży sukces i wywołała mnóstwo emocji. Moim gościem jest Martyna Wyczkowska, która gra Hanie. Dzień dobry. Skazana. Wielki sukces, sporo fanów. Co ten serial dla ciebie znaczy? To jest moja praca przede wszystkim, ale traktuję to jako nowe doświadczenie, okazję do spotkania się z nowymi ludźmi. No i tyle. Ja traktuję to jako rodzaj warsztatu, że cały czas po prostu mogę się dzięki temu, że jestem na planie, czegoś nowego uczyć w praktyce, a nie w teorii. Właśnie dostałaś scenariusz, przeczytałaś i co pomyślałaś o Hani? Nie pamiętam pierwszego wrażenia. Bardziej pomyślałam jako ogólnie o scenariuszu, że ciekawe, że podjęliście tematy opowiedzenia o więzieniu kobiet. Moją reakcją na pewno było to, że znowu 17-letnia dziewczyna, bo ja jestem już prawie 10 lat starsza, więc to mnie trochę rozbawiło. A oprócz tego pomyślałam sobie, że będzie ją ciężko obronić. Że nie rozumiem trochę jej zachowań i tego, co robi. Na początku wydało mi się to bardzo po prostu, użyję słowa obleśne, no bo trochę to takie jest. Ale sama sobie starałaś ją wytłumaczyć i jakoś obronić? Polubiłaś tą postać? Czy to było od początku, że jakby nie chcesz bronić tych jej zachowań? Nie, no wiadomo, że muszę bronić postaci, którą gram, więc potem już poszukałam gdzieś jakichś motywów, skąd to się u niej bierze, z ogromnego zagubienia i tak dalej, ale po prostu jak pierwszy raz to przeczytałam, to rzeczywiście podczas gdy matka jest w więzieniu, ty podważasz jej niewinność tak po prostu i jeszcze sypiasz z jej mężem. No na start to jest dosyć ciężki kaliber, żeby tak zastanowić się, jak właśnie to obronić. A czy jak dostajesz scenariusz i jest tam twoja postać, to starasz się zbudować jakoś jej historię, przeszłość? Czy skupiasz się tylko na tych elementach, które są w scenariuszu tu i teraz? To zależy. Na przykład, nie wiem, jak pracuje się w teatrze, to jest też więcej czasu na te przygotowania i można tymi rzeczami dzielić się z całym zespołem. Zauważyłam, że z filmem jest tak i z serialami, że tych prób jest mniej, przynajmniej ja tak na razie miałam i wtedy bardziej indywidualnie musisz podejść do tego, żeby się jakoś przygotować. Ja dopiero zaczynam tak naprawdę bawić się w tym zawodzie, pracować, więc sprawdzam jeszcze, jaka metoda na mnie najlepiej działa. Nie mam wypracowanej swojej własnej, typu, że działa na mnie pisanie monologów wewnętrznych, przeszłości i domniemanej przyszłości mojej postaci, tylko z każdym projektem badam, co mnie jakoś tak uruchamia do działania. Lubię na przykład gdzieś wiedzieć, jak muzykę mieć swoją playlistę na Spotify. Mam już kilka takich imion swoich postaci, które grałam gdzieś w teatrze albo w filmie i lubię gdzieś żyć z tą playlistą, na przykład jak wchodzę na plan, że jakoś mnie to uruchamia. Jaka była playlista Hani? Różna. Tam nawet padł tekst w scenariuszu, że ona słucha feministycznego popu, więc odkryłam jakąś młodą dziewczynę Grimes, która ja jej nie znałam, ale też która rzeczywiście tak jest jakąś idolką młodego pokolenia. Ale też Portishead, jakieś takie swoje rzeczy też wybierałam. No to jest takie moje własne. Wiadomo, że to nie jest tak, że to coś wnosi do postaci. Ja muszę oczywiście wiedzieć jak najwięcej informacji ze scenariusza wyciągnąć, skąd ona jest, jaki miała background mniej więcej i tak dalej. Ale muzyka też gdzieś nastraja bardziej. No właśnie, ta muzyka buduje nastrój. No. Przy Hani to tak dość smutno trzeba było chyba pójść w tą stronę. No tak. Melancholijnie. Tak, no ja myślę, że Hania od początku sobie tak gdzieś założyłam, że ona raczej jest taką introwertyczką, która nie ma za bardzo znajomych w szkole. W młodym wieku straciła ojca, matka dużo pracuje, a jak jest, to stara się to nadrobić. Więc no tak, można powiedzieć, że Hanka jest raczej z kategorii smutnej osoby. Na planie spotkałaś się z Michałem Czerneckim i z Agatą Kuleszą. Oni już jednak funkcjonują w tym zawodzie od wielu lat. Czy mieli jakieś rady, albo jak ci się z nimi w ogóle współpracowało? Ja mam tak, że lubię obserwować higienę pracy, jak kogoś nowego spotykam i
No, od Agaty nauczyłam się bardzo dużo jakiegoś takiego rzetelnego podejścia do tekstu. Ona non-stop sprawdza, podważa wszystko i myślę, że pełni ponad swoją funkcję czasami, czyli jak coś się jej nie zgadza w scenografii, ona od razu powie, że coś jest nie tak, więc jest bardzo czujna i ja się tym trochę staram zarazić, żeby być cały czas taka aktywna, czy wszystko jest na pewno w porządku i czy można coś jeszcze zmienić, żeby było jak najbardziej tak, jak powinno być po prostu. A Michał jest super improwizatorem. W sensie on ma coś takiego, że jest w stanie podrzucać teksty, których nie ma, zmieniać dialogi i tak dalej. Więc też mi było z nim fajnie na przykład grać i sobie gdzieś tam improwizować. Bartek lubi też jako reżyser wypuszczać ujęcie. Kiedy kończymy scenę, to Bartek nie mówi stop i jest taki moment właśnie, że się czeka na to, aż on powie stop, a on czasami to przeciąga kilka minut. Więc to jest też fajne. W tych kilku minutach jeszcze powstają pewnie fajne pomysły. No zależy. Nie zawsze jest tak, że potem montażysta to wykorzystuje, ale zdarzało się, że coś tam weszło z improwizacji. No właśnie, ta Hania ma dziwną relację z ojczymem i ta relacja wywołała bardzo, bardzo dużo kontrowersji. Ja jestem ciekawa, czy te opinie i głosy fanów do ciebie dotarły w takim kontekście hejtu, trzeba powiedzieć. Trochę tak, głównie od znajomych, bo ja chyba na ten moment nie jestem gotowa, żeby... Znaczy, mam nadzieję, że nigdy nie będę jakoś wchodzić w komentarze. To nie jest tak, że ja... Nie obchodzą mnie opinie widzów, tylko że te komentarze często właśnie bywają krytyczne, a przynajmniej na ten moment ja chyba nie jestem gotowa, żeby czytać sobie jakieś anonimy często. Komentarze są często bezproduktywne, ta krytyka jest taka, która nic nie wnosi. Recenzje i tak dalej, to jestem w stanie czytać, bo wiem, że ktoś kształcił się po to, żeby się wypowiedzieć na ten temat i ta krytyka mi coś daje. A jeżeli ktoś w internecie, nie wiem, pokłócił się z szefem i potem napisze, co ona gra, jest beznadziejną aktorką, to no, mi to niewiele wnosi i nic mi nie da. Ale znajomi coś tam mi... Dawali mi jakiś feedback, i dobry, i zły, więc jakieś tam informacje dostałam. To też jest ciekawe w takim kontekście, że widzowie identyfikują aktora z bohaterem i mają problem rozdzielić te dwa światy, no bo jednak te wiadomości są głównie skierowane do Hani pewnie niż do ciebie. I zastanawiam się, czy ta identyfikacja jest dla ciebie jakimś takim pozytywnym sygnałem. W ogóle nie tyle w kontekście Hani, ale w ogóle jako aktorki, że te światy się jakby przenikają ze sobą. Ja myślę, że to jest trochę urocze. Patrzę z tej perspektywy na to, że to jest trochę zabawne i urocze. Na przykład miałam babcię, która oglądała Młode na sukces czy inne te seriale i ona rzeczywiście tym żyła. Ona myślała, że Rich istnieje, czy nie wiem, jak się nazywają te postaci z tych seriali. Mnie to... I dla mnie to jest o tyle urocze, że po prostu ludzie wracają do domu i na moment chcą się oderwać od swojej rzeczywistości, wchodzą w inną i myślą, że gdzieś to się rzeczywiście wydarza. No a z drugiej strony jest to trochę przykre, że nie mamy na tyle jakiejś takiej wiedzy, świadomości, że to jest tylko fikcja i że ci ludzie pracują, odgrywają jakieś scenki, opowiadają jakieś historie i to jest nierzeczywiste, ale no tak jest i tyle. No, może to się zmieni jakoś teraz razem z systemem edukacji, że ludzie po prostu zaczną więcej rozumieć, że to jest tylko fikcja. Co najbardziej pociąga cię w aktorstwie? Dlaczego wybrałaś tą drogę? Myślę, że to nie jest tak, że ja ją wybrałam. Ja wierzę w coś takiego, że... Znaczy, inaczej, ja też nie wiem, czy to jest już taka droga, w której ja pozostanę na zawsze, bo cały czas mam gdzieś z tyłu głowy to, że mogę skręcić i wybrać coś innego. Na ten moment po prostu akurat się tak złożyło, że dostałam się do szkoły, do Warszawy. Ale do tej szkoły też niełatwo jest się dostać. No tak, ale ja pracowałam też potem przy egzaminach wstępnych i uważam, że bardzo trudno jest się tam dostać, ale też... To jest duże szczęście i duży przypadek. No bo jest ten przemiał tysiąca tam iluś osób. Profesor ma lepszy dzień, gorszy. Ty tam przychodzisz i zdajesz i akurat ty też możesz mieć lepszy dzień lub gorszy i nagle znajdujesz się w tej dwudziestce
osób, a potem się to wszystko jakoś toczy. Poznajesz jakieś osoby, dostajesz pracę, co jest oczywiście super, ale wracając do pytania, co mnie fascynuje w aktorstwie, tak? Na pewno wydaje mi się, że na ten moment, ja nie pracuję jakoś długo, dopiero kilka lat temu skończyłam szkołę, ale myślę, że rodzaj jakiejś takiej empatii i w ogóle dowiadywania się o nowych historiach, poznaję nowe osoby, mi to poszerza moje własne horyzonty i mi to daje jakiś taki rodzaj przyjemności, że mogę poznać bardziej siebie i innych i poszerzyć moje jakieś takie właśnie konteksty. To znaczy ja jestem na przykład z małego miasta, więc gdzieś te zawężone takie horyzonty powodują, że im więcej osób poznaję, im więcej mogę opowiedzieć historii poprzez film czy teatr, tym staję się bardziej po prostu empatyczna i nie jestem w stanie po prostu ocenić kogoś tak zero-jedynkowo, że jest zły czy dobry. I dla mnie to jest po prostu super doświadczenie, też takie prywatnie. Myślę, że dlatego powstają jakieś, nie wiem, warsztaty teatralne, nie tylko dla aktorów, bo to jest naprawdę rozwijające. No tak, bo to jest głównie praca na emocjach i jakieś filtrowanie własnych doświadczeń przez doświadczenia postaci. Ty grasz i w teatrze, i w serialu, i w filmie. Co daje ci teatr? Co mi daje teatr? Na pewno tam jest więcej czasu, żeby móc się rozwijać. Te próby są takie, że 3 miesiące przygotowujesz się na przykład do spektaklu od 10 do 14, 18, 22. No i tam jest ten czas, żeby jakoś wykreować własny język spektaklu, porozmawiać ze sobą, wejść w jakiś taki wspólny dialog. Ja jakoś bardzo lubię ten czas w teatrze, po prostu, który miałam. Dla mnie teatr po prostu jest jakąś taką formą też dialogu z widzem, inną, taką bardziej kameralną. I jest to przede wszystkim na żywo, więc to jest żywa materia. To nie jest po prostu kręcenie czegoś w studiu, tak jak tutaj siedzimy, zrobimy cięcie, bo ktoś hałasuje albo ktoś wchodzi, wychodzi. Tylko tam jest jakby cały czas jest wszystko tu i teraz. Jak popełnisz błąd, czy się pomylisz, to jest po prostu, no musisz jakoś sobie z tym poradzić. Trzeba płynąć dalej. Wygrzebałam w internecie, że wkrótce zobaczymy cię na dużym ekranie w filmie Piotra Trzaskalskiego Na chwilę, na zawsze. Możesz powiedzieć trochę więcej o tym projekcie? Teraz już jest chyba w ogóle, mijają dokładnie 2 lata, odkąd miała być premiera tego. Trafiliśmy akurat na ten moment taki covidowy. To jest film, który zrobiłam, reżyserem jest Piotr Trzaskalski, Witold Płóciennik zrobił zdjęcia. Mieliśmy super skład młodych osób i aktorów. No w ogóle cały zespół był świetny i to jest historia o młodej piosenkarce, która dokonuje czegoś, co potem próbuje naprawić. Jest uzależniona od alkoholu, ląduje w ośrodku dla uzależnionych właśnie osób młodych i tam poznaje kogoś, kto bardzo wpływa na jej dotychczasowe życie. Zakochuje się w skrócie. Jest to chyba romans, tak? Tak to nazywają to w internecie. Piękne zdjęcia. Ja nie widziałam jeszcze całości, więc ciężko mi się wypowiedzieć. No ale czekam, aż to wyjdzie i sama jak to zobaczę, to dopiero ocenię, co zrobiliśmy w ogóle. To też chyba taka rola, która angażuje cię i wokalnie, nie wiem na ile też tanecznie, czyli wykorzystuje różne elementy. Tak, Pola śpiewa, tańczy. Mieliśmy nawet jedną piosenkę, którą stworzyliśmy. No zabawnie, jakoś dla mnie to było bardzo ciekawą przygodą, bo ja na życie jakoś nie śpiewam. Już tam coś tam tańczę, ale rzeczywiście tam musieliśmy trochę poudawać, że jestem znaną piosenkarką polską Billie Eilish. No nie wiem, coś takiego. Mówisz, że jesteś świeżo po szkole i dopiero zaczynasz. Powiedz mi, jak byś chciała budować swoją karierę? W sensie, jakich ról szukasz i co najbardziej cię interesuje? Co chciałabyś robić? Czy nie projektujesz sobie tak? Raczej nie projektuję, bo tak naprawdę to nie jest tak, że ja jestem w takim momencie mojej kariery, w sensie mojej drogi po prostu aktorskiej, żeby sobie wybierać projekty, ale
Chciałabym na pewno, to jest moje marzenie, dostawać wartościowe projekty. Więc nie mam czegoś takiego, że chciałabym zagrać tą i tą osobę z takiego dramatu albo z tej książki, ale bardziej po prostu chciałabym spotkać fajnych ludzi w pracy i opowiadać jakieś historie, które mają jakąś wartość. To by było super. A masz takie aktorskie spotkanie, marzenie, kogo chciałabyś poznać i z nim współpracować? Nie mam. Mam dużo marzeń, ale właśnie takiego nie mam. Nie mam takiej osoby. Znaczy, oczywiście, że mogłabym powymieniać nazwiska typu z panem Andrzejem Sewerynem. Bardzo bym się chciała spotkać w pracy, zagrać z nim coś, ale mogłabym tak wymieniać dużo osób, ale nie mam czegoś takiego, że mam jakiegoś takiego, jakąś taką osobę, idola, bo wydaje mi się, że gdybym tak miała, to wtedy ciężko mi było z tą osobą grać. Nie wiem, stres jakaś... pewnie by paraliżował. No tak, dlatego stopniu. Wolę się nie nastawiać, że jest jakiś ktoś, z którym jak się spotkam, to po prostu umrę z rozkoszy, tylko nie, no fajnie będzie po prostu poznać kogoś nowego. Zwłaszcza, że się okazuje, że czasami poznaję kogoś w moim wieku albo młodszego, albo kogoś, kto nie jest znany i on mi czasami da więcej niż osoba, która jest bardzo znanym aktorem, bo to jest, nie jest zależne od tego właśnie, czy ktoś jest znany, czy nie, albo czy ktoś ma duże doświadczenie, czy nie. Czasami ktoś właśnie, kto do tej pory nic nie zrobił, coś mi powie takiego, że mam takie wow, nigdy wcześniej w ogóle tego nie słyszałam, dzięki. Tak jeszcze wracając do Skazanej na koniec, czego życzyłabyś Hani w drugim sezonie? jakiejś roli odkupienia. Nie wiem, to znaczy ja już wiem, jak wygląda scenariusz drugiego sezonu, bo już kręcimy zresztą drugi sezon, więc tam nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o jej perypetie, ale mam nadzieję, że w końcu po prostu jakoś może, nie wiem, że ona sama sobie wybaczy to, co zrobiła, bo to, że inni tego nie będą w stanie zrobić, to jestem w stanie to zrozumieć. Na przykład jej mama. Ale liczę na to, że może jeszcze w następnym sezonie, o ile będzie, albo już w tym jakoś tą Hankę będzie można bardziej zrozumieć i jej wybaczyć to, co zrobiła. Tego jej życzymy. Tak. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki. Cześć, jestem Martyna Byczkowska. I będę przekuwać balony z pytaniami. Tu! Jest, wiedziałam! Dobra, teraz szukam pytania. Pierwsze pytanie, odkładam igłę. Film, który widziałaś więcej niż jeden raz. Ja ogólnie nie lubię oglądać filmów więcej niż jeden raz, bo jest ich dużo, więc wolę oglądać jakiś nowy, ale wydaje mi się, że najczęściej widziałam Dzikość serca Lyncha kilka razy. Ostatnia książka, którą przeczytałaś. Ostatnią książką, którą przeczytałam, była The Fran Lebowitz Reader, czyli polskie tłumaczenie to Nie w humorze. Bardzo polecam. O, widzę. Jest. Dobra. Aktorskie spotkanie, o którym marzę. No już wcześniej mówiłam, ja nie mam, mam dużo marzeń, ale akurat jeżeli chodzi o aktorskie spotkanie, to nie mam jakiegoś takiego, takiej jednej osoby, z którą bardzo chciałabym się spotkać. Bo wolę uniknąć tej sytuacji, będę się za bardzo stresować na planie. Ale na przykład z panem Andrzejem Sewerynem chciałabym coś zagrać. To jako przykład. Dużo jest takich osób. Kolejny balon. Film czy serial? Ale w sensie, czy wolę w czym grać, czy co wolę oglądać? Bo jeżeli to, co wolę oglądać, to, no to nie wiem, to jest pytanie jak mama czy tata, w sensie gdybym miała wybierać coś, co na przykład, że nie wiem, że serial albo film przestanie na zawsze istnieć, to wybrałabym film jednak.
jest to jakaś zamknięta całość, serial też, ale na przykład rozłożony w 100 odcinkach, więc wolę film. A grać, w czym wolałabym, to mi to bez różnicy, ważne, żeby coś robić. Kolejny balon. Twoja piosenka na karaoke. Ja nie śpiewam karaoke, bo jest to żenujące, jak śpiewam karaoke, ale mój tata dużo słuchał piosenek dżemu. Ja wiem, że ludzie nienawidzą piosenek dżemu, bo im się kojarzy właśnie z karaoke albo z ogniskiem, więc jeżeli miałabym śpiewać coś na karaoke, to pewnie zaśpiewałabym coś dżemu. No właśnie. Dobra. Ulubiona postać z bajki. Tu nie mam wątpliwości, Pippi Langstrump. To jest moja idolka od zawsze. Uważam, że to jest najcudowniejsza postać kobieca. I ja się na niej wzorowałam, lubiłam chodzić po meblach. Pippi Langstrump jest naprawdę... O, ją bardzo chciałabym poznać, gdyby istniała. Co sprawia, że się denerwujesz? Nie wiem. Im jestem starsza, tym wydaje mi się, że uczę się, żeby się nie denerwować tym, na co nie mam wpływu, a jeżeli na coś mam wpływ, to staram się zmienić. Dobra. Gdybyś wygrała na loterii, pierwsza rzecz, którą byś kupiła, to kupon na loterię. Nie, mój dziadek nałogowo kupuje kupony na loterię, więc może bym coś jemu kupiła, bo on bardzo chce wygrać. I cały czas wierzę, że wygrasz, dziadku. Ukryty talent. Gdybym powiedziała, to przestałby być ukryty. Z kim ostatnio rozmawiałaś przez telefon? Z kimś, kogo bardzo kocham i pozdrawiam go. Jak opisaliby cię twoi znajomi? Nie wiem, trzeba się ich zapytać. Telefon do przyjaciela.